Witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy teraz na stacji kolejowej Zgorzelec. Taki fajny budynek. Dzisiaj jest 16 lipiec 2022 rok, sobota. I czekamy już na powrót do Wrocławia. Teraz będzie pociąg do Wrocławia dokładnie 13.59, czyli za jakieś tutaj 22 minutki. Więc już wróciłem z Niemiec, zrobiłem zakupy i szukam, teraz mam trochę czasu, to szukam tego parszywego, skundlonego bandyty sądowego Magdalena Kaliszewska tutaj w Zgorzelcu, w okolicy stacji, na mieście, nie tylko. Bo to jest bardzo ważne, aby ustalić, gdzie ten bandyta po prostu grasuje, Magdalena Kaliszewska, i ją dokonać zatrzymania przez suwerenów i wolnych ludzi. I uwolnić społeczeństwo od tego złego dowodu osobistego, plastikowego, osoby prywatnej. Bardzo ładny widok jest. Jest Zgorzelec, proszę bardzo. Więc dzisiaj podczas mojej podróży z Wrocławia do Zgorzelca, do Görlitz i z powrotem, jak na razie nie napotkałem tego bandyty skundlałego, parszywego, sądowego, ale będę działał dalej i go szukał w następnych moich podróżach, jakie sobie planuję. Co się odwlecze, to nie uciecze, i trzymam kciuki, że uda się go złapać, tego bandytę skundlonego oczywiście, i uwolnić społeczeństwo od opętanej istoty różnymi nieciekawymi energiami sądowniczymi. Warto też zauważyć, że mam całą torbę czekolad kupionych w Niemczech w sklepie Aldi, i państwo polskie zabrania mi przekazać te czekolady niemieckie polskim dzieciom we Wrocławiu, i to jest zgodnie z bandyckim prawem, na które bandyta skundlony Magdalena Kaliszewska przyklepała, to przyklaskała i korzysta właśnie z tego. Taka stacyjka tutaj w Zgorzelcu jest dość fajnie zrobione, utrzymane. Dziękuję bardzo.